Jak rozumiem, sprawa energetyki i tego, jak Amerykanie mogą uczestniczyć w światowym rynku, jest też jednym z głównych tematów przy okazji tej wielkiej umowy amerykańsko-europejskiej o handlu, prawda? No mamy taki etap. Oczywiście wielu ekspertów twierdzi, że rok 2015 to będzie rok taki być albo nie być umowy między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Znaczy trwają negocjacje. W Unii szczególnie negocjatorzy są krytykowani za to, że właśnie siedzą za zamkniętymi drzwiami. Co oni właściwie tam robią o czym oni rozmawiają? No oni rozmawiają o stworzeniu, no używając dużych liter, wspólnej przestrzeni gospodarczej, unijno-amerykańskiej, tak żeby Stany Zjednoczone i Unia przestały się odgradzać, co robiły uparcie, nie tylko Amerykanie, przez całe dziesięciolecia. Tylko żeby powstał jeden obszar, który będzie w stanie konkurować z przede wszystkim z Chinami, ale także z innymi rozwijającymi się gospodarkami, szybko rozwijającymi się gospodarkami świata, takimi jak Indie czy RPA. I to jest taki moment, kiedy w 2014 roku Unia nie miała do tego głowy, bo miała wybory, tworzenie nowej Komisji Europejskiej i tak dalej. W 2016 Amerykanie już będą pochłonięci całkowicie kampanią wyborczą przed wyborami w listopadzie 2016. Więc w tym roku albo się strony dogadają, albo się nie dogadają. Tam jest mnóstwo i to pewnie parę godzin programu można by o tym opowiadać, ile jest w tej chwili spornych elementów. Na przykład Unia się panicznie boi zalania na naszych rynków, naszego rynku żywnością genetycznie modyfikowaną, amerykańską i tak dalej, i tak dalej. Jest dużo nerwów, dużo napięcia, ale to jest taki historyczny moment i historyczna szansa na zmianę sytuacji. I tutaj rzeczywiście surowce są elementem, ale tylko jednym z wielu elementów służących temu, żeby pewne granice, pewne bariery, które dzisiaj są i realnie przeszkadzają biznesowi po obu stronach Atlantyku, żeby one zniknęły.